Maciek, to nie pierwszy raz twój tutaj w Szczecinie. Tak, szósty albo siódmy chyba i to pod rząd, więc mogę powiedzieć, że jestem stałym bywalcem tutaj i bardzo się z tego cieszę, bo z radością co roku przyjeżdżam tu do Szczecina. Powiedz właśnie, co się tu najbardziej przyciąga? Co najbardziej przyciąga mnie ta idea połączenia przyjemnego z pożytecznym, bo przede wszystkim pomagamy dzieciom z zachodniopomorskiego hospicjum dla dzieci. Ale przy tym dobrze się bawimy i myślę, że to spotkanie raz do roku z siatkarzami, z siatkarkami jest bardzo przyjemne. Mam już wśród siatkarzy i siatkarek przyjaciół. I oczywiście oni mają swój sezon, nie mamy okazji się spotkać, więc spotykamy się tutaj w Szczecinie raz do roku. W szczytnym celu staramy się dać dobre show ludziom, troszkę zabawy, ale przede wszystkim chodzi nam o to, żeby pojawił się uśmiech na twarzach dzieci i też, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy. Czy z każdego takiego spotkania coś szczególnego zapamiętujesz, coś ci utkwiło w pamięci? Czy myślę, że przede wszystkim co roku w pamięci mam twarze tych dzieci, które zawsze są tutaj blisko boiska i widać na ich twarzach przede wszystkim ból, bo ta codzienna walka z chorobami nie jest prosta, ale bezcenny jest ten uśmiech, który czasami pojawia się na ich twarzy, kiedy my staramy się rozegrać dobrą akcję, czy troszkę powygłupiamy się na boisku. I to naprawdę daje później dużo energii ogólnie do życia, bo naprawdę to zmusza do takich przemyśleń. Rozpoczęliście już przygotowania do sezonu. Co możesz powiedzieć o tym na tym etapie? Znaczy, pracujemy ciężko. Dużo mamy zajęć na siłowni. To są głównie takie przygotowania fizyczne, motoryczne. Ale już w zeszłym tygodniu oddaliśmy pierwsze skoki w Szczyrku na małej skoczni, także zaczynamy już pracować także nad tą techniką specjalistyczną, czyli nad skokami. Zaczynamy to łączyć, jutro wyjeżdżamy na obóz do Hinzenbach, znowu na małą skocznię, żeby popracować głównie właśnie nad techniką, odbiciem. No i oczywiście nie zapominamy właśnie o siłowni, żeby cały czas tą motorykę ciągnąć do góry. Ostatnie pytanie, czy ta inauguracja w Wiśle to dla ciebie miła niespodzianka? Tak, miła niespodzianka. Wiem, że tam jest pewne ale, że skocznia musi być gotowa chyba w październiku, ale myślę, że to zmobilizuje działaczy do tego, żeby rzeczywiście szybko ukończyć tą budowę i to nam da też możliwość treningu na torach lodowych u nas w Polsce, co jest bardzo ważną sprawą. No to dzięki, Maciek, i powodzenia w przygotowaniach. Dzięki.